Szykuj się do ataku na lotnisko. Powodzenia. Alex, weź te ładunki. C4 ze zdalnym detonatorem. Dzięki. Uważaj na moją siostrę. Powodzenia. Nawzajem. Hapsara. Merki? Zelemekafu. Alex, załóż to. Jak wyglądam? Ujdzie. Tarik, jak sytuacja? Rosjanie są tuż na zewnątrz. Jeśli zobaczą broń, zaczną strzelać. W takim przypadku plan zawiedzie, nim zaczniemy. Alex, broń nas wyda. Nie pokazuj jej Rosjanom. Chodź za mną. Wojska Barkowa okupują całe miasto. Rozdzielają nasze kobiety i dzieci. Dziś będą bardzo surowi, bo przyjadą tu oficerowie. Barkow się pojawi? Prawie nigdy się nie pojawia. Ukrywa się i inni odwalają za niego brudną robotę. Jaką brudną robotę? Przydzielają kary. Mężczyźni do pracy! Kobiety do ciężarówek! Tu się rozdzielimy. Zrób co mówię i zmieszaj się. Wracaj do pracy! Nie próbuj więcej! Wejdź głównymi drzwiami. Ukrywa się i inni odwalają za niego brudną robotę. Jaką brudną robotę? Przydzielają kary. Mężczyźni do pracy! Kobiety do ciężarówek! Tu się rozdzielimy. Rób co mówię i zmieszaj się w tłum. Przedostałem się. W lewo. Idź uliczką. Widzisz tego żołnierza? No. Uważaj na siebie, siostro. Jesteś zaradny. Dobrze. Chodźmy. Przed nami są moi ludzie. Będą mieli dla nas więcej ładunków wybuchowych. Większy wybuch odciągnie żołnierzy z rosyjskiej bazy. Kurwa. Żołnierze Barkowa znaleźli moich współpracowników. Możliwe, że już nie żyją. Musimy być cicho. Znajdź filtr oleju. Użyj go jako tłumika. Poszukaj przy pojazdach cywilnych. Ja będę obserwować strażników. Ci buntownicy wciąż dokonują bezsensownych ataków w imię tak zwanej wolności. Ten jest pusty. Szukaj dalej. Ci żałośni terroryści są rakiem, który toczy ten piękny kraj. Nie może być ładu i pokoju, dopóki nie wyeliminujemy tych, którzy wspierają tych... Sprawdź w garażu. To wystarczy. Dobrze, cofnij się i oflankuj z prawej. Рабочая сила. Займись двумя. Я дождусь мужиков на каторгу. Как он говорит, хозяйский. Какого чёрта? Пистать! Стримать огонь! Чисто. Не выхыляйся.
chwila. Odsuń się od drzwi. Ostrożnie. Mogą być rozciążki. Masz go na celowniku? Czysto. Tędy. Przykro mi. Mamy materiały wybuchowe. Ich ofiara nie pójdzie na marne. Schowaj broń. Wychodzimy. Chodź za mną. Za mną. Jeśli będziecie się stawiać generałowi Barkowowi, zostaniecie przykładnie ukarani. Co tu się dzieje? Proszę, ona się boi. Zbocznij. Jasne, jasne. Rozumiesz, czemu to robimy? Zawiśli, bo zabili naszych żołnierzy. Popatrz na nich. Ruszajmy. Możemy żyć w pokoju. Kurwa, to przecież zbrodnia wojenna. Kara za kradzież gazu. No, terroryści powodują ból, który dotyka nas wszystkich. Co możemy zrobić? Działajmy razem. Wypełnij naszą misję, a na zawsze położymy kres okrucieństwu Barkowa. Barkow wysyła helikoptery. Jak je zniszczymy, wykurzymy wojska z bazy. Nie da nam szansę na... Tak, podłóż ładunki pod helikopter. Odsłaniam cię. Jeśli spotkasz strażników, zlikwiduj ich. Tylko cicho. Po wszystkim spotkamy się tutaj. Strażnicy przy wejściu. Jeśli chcesz zaatakować, nie daj się zobaczyć. Aleks, jesteś na dachu przy helikopterze? Wciąż szukam drogi na górę.
Zaczyna mu brakować żołnierzy. Dwóch leży. Nieźle. A dziś przykładnie ukażę tych, którzy nie słuchają moich rozkazów. Jestem przy celu. Wiesz, co robić. Wrogowie to wasi przyjaciele i członkowie rodziny. Ci wichrzyciele są wśród nas i dokonują niesłychanych zbrodni przeciwko naszemu ludowi. Aleks, podłóż ładunek. Stanów Zjednoczonych oraz ich partnera Wielkiej Brytanii. Każdy, kto kolaboruje... Ładunek podłożony. To powinno odwrócić ich uwagę. Zgodnie z planem. Teraz drugi helikopter. Dziś lud Urzykistanu ma się pod moimi rządami o wiele lepiej. Ten kraj mógłby korzystać ze swych bogactw. Ale musi zdobyć do tego prawo poprzez lojalność i posłuszeństwo. Razem możemy zbudować przemysł i korzystać z surowców. Rosja to wasz sojusznik. Możemy być partnerami. Razem stworzymy jeden front przeciwko Zachodowi. I pozbędziemy się tych, których nie powinno tu być. Towarzysze i lojalni obywatele Urzykistanu. Jestem generał Roman Warkor, wasz przełożony i dowódca regionu. Mimo mojej szczodrości i ochrony są w Urzykistanie siły, które nie rozumieją lekcji, mających zapewnić bezpieczeństwo, pokój i dobrobyt. Ci buntownicy wciąż dokonują bezsensownych ataków w imię tak zwanej wolności. Ci żałośni terroryści są rakiem, który toczy ten piękny kraj. Może być ładu i pokoju, dopóki nie wyeliminujemy tych, którzy wspierają tych dzikusów. Jako człowiek prawy i generał wierzę w sprawiedliwość wymierzoną szybko. Użyj schodów. Tylko zbrodnia i kara. Stój. Masz strażnika. Na górze schodów. Po lewej. Uważajcie na tłum. Możecie odstrzelać ewentualne zagrożenia. Dobra czujność. Zajęłam się nim. Masz koci refleks. Ja tam wolę psy. Ładunek podłożony. Przegrupujmy się przy mnie. Stworzymy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy na naszych ulicach. Rewolucja przynosi wojnę wielbiącemu... Przedostań się do mnie, Aleks. Wojownicy o wolność i kolaborujący z nimi, Aleks, tutaj, zagrażają bezpieczeństwu i spokojowi tych, którzy przestrzegają prawa. Dzisiaj zostaną ukarani. Ci, którzy wierzą, że moje wojska zostaną pokonane dzięki tym taktykom terroru oraz sekretnym planom, srodze się zawiodą. Czy to już pora? Przenigdy nie damy się stąd wygnać armii złodziei i terrorystów. Wysadzaj. Będziemy...
Pięknie jebło, Alex. Dobra robota. Tędy. Czekaj. Zostań z lewej. Wstrzymaj ogień. Patrz, zadziałało. Wojska z bazy wyruszają. Dobra, nie pilnują ciężarówek. Chodź, zajmiemy się ciężarówką. Idą kolejni. Nie oddalaj się. Prezent. Na do widzenia. Jaki miły prezent. Szkoda, że ominął nas fajerwerki, ale musimy atakować, nim będzie za późno. Następna ulica doprowadzi nas do tuneli pod domem Tarika. Wejdźmy na dół, do Hadira. Straciłaś dziś dobrych ludzi. To koszt tej wojny. A teraz przejmijmy lotnisko Barkowa, aby ich śmierć nie poszła na marne. Czeka nas niezła przeprawa. Tak jak ich. Hadir ma plan. Jesteś teraz u mnie, Alex. Obserwujemy ze skraju bazy Barkowa. Trzeba mieć tych skurwieli na oku. Przyjaciele blisko. Wrogowie jeszcze niżej. Mówiłem, że mamy swoje sposoby. Nie mamy granatów, więc improwizujemy. Nieźle. Wydawało ci się, że walczymy na kamienie i kije? Bierzemy je do piekielnego ciała, poruczniku. Szybko, kuzynie! Tak, poruczniku! Rosjanie rozumieją tylko przemoc. Więc pokażemy im przemoc.